Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będzie tier lista, coś co youtuberzy robili bardzo często kiedyś, teraz chyba też robią, nie wiem. Nie znam, nie pytałem, także to nieważne, ale ja robię. Tak, i dzisiaj chciałbym zrobić listę walk w Undertale. Wiecie, podstawce, nie tam jakichś fangame'ach. Może zrobię, jeżeli zostawicie dużo łapek w górę pod tą tier listą, to zrobimy jakąś tier listę może fangame'ów, wiecie, które najbardziej mi się podobają. Generalnie opinia tutaj będzie subiektywna, więc wiecie, no możecie się nie zgodzić, jak się nie zgadzacie, to napiszcie komentarz. No dobra, możemy zacząć od Mad Dami. Wkurzona kukiełka, wiadomo, coś tam wariowała, coś tam próbowała, wkurzyła się w ogóle za nic, ale okej. Nawet pamiętam, że jak nic nie zrobiłem, to by chciała wkopać, także... No nie jest zbyt miła, nie jest zbyt miła, ale na pewno zasługuje na średniawe, bo wydaje mi się, nawet bym S chyba dał. A średniawa. Napstablug. Napstablug jest to postać, która generalnie śpi, słucha muzyki, więc on tutaj za bardzo do walki się nie pała, także nic dziwnego, że nie jest trudny. Ale jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie z nim, gdzie nowy gracz, pamiętajcie, patrzcie tak okiem nowego gracza, zostaje rzucony w to, gdy on płacze, i nie potrafi go rozweselić, to może być nawet trudno, co nie? Takie albo jest ok, albo średniawa. I mi się wydaje, że tak profesorskim okiem, no to by było takie... No średniawa. Toriel, no generalnie ciasto ci zrobi. Nie wiem, no... Pokój ci da, tak? Miejsce do spania zapewni, wiadomo. Dobra mama, kozia mama. Ale czy walczy dobrze? No nie, no jest bardzo słaba. Patrząc na to, że możemy ją po prostu oszczędzać i ona później, nawet jak mamy 3 HP chyba, no mamy mało HP, to ona po prostu nas nawet nie bije, więc kto by nie przeszedł, kiedy by nas nie biła, tak? No chyba, że my ją bijemy, to ona chyba trochę się wkurza, ale też nie jest jakaś trudna, więc no... średniawa. To generalnie, no Asgore moim zdaniem zasługuje na jest okej. Dlaczego? Dlatego, że walka z nim nie jest jakaś mega trudna. Naprawdę, ona nie jest jakaś super trudna, ale jest taka okej, że no całkiem. Powiedziałbym, że nawet te jego ataki jego kosą, wiecie, jak zmienia kolory i trzeba się ruszać albo nie, są fajnie zrobione. Jak na pierwszy raz, kiedy nie znałem jeszcze fangame'ów, no to było takie dla mnie no dość ciekawe. Dobra, co my tu mamy? Azriel, tak? Dobra, Metaton. Metaton, czyli tutaj wschodząca gwiazda, raczej nie wschodząca, bo każdy potwór go zna przecież. No, walka z nim nie jest jakaś super trudna, aczkolwiek dałbym jest okej, bo troszeczkę... podoba mi się sam motyw strzelania. Żółta dusza to moja ulubiona dusza, zawsze to powtarzam. Ale żeby było trudno, no to raczej nie. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy Mafet. I teraz tak, to jest postać drugoplanowa, ale Mafet, kiedy nie kupimy pączka, jakby, no wiecie, nie pokażemy, że lubimy pająki, to walka z nią może być nieco trudna i zauważyłem, że wiele osób ma z tym problemy. No bo jednak jak tak rzuca te swoje ataki, tak walczyłem z nią, no to za łatwo nie jest, więc ja bym dał, że jest trudno. Dobra, to teraz Undyne. I generalnie tutaj ja bym powiedział, że jest trudno. Dlaczego? Dlatego, że jest to walka, w której trzeba ogarniać te strzałki, które ona rzuca. I niektóre są takie, że po prostu zmieniają kierunek. I to było dla mnie trudne. Tak samo w fangame'ie, gdzie ona była, wiecie, taką królową. Horror gierka. Horror Tale bodajże. No to też nie było łatwo. W podstawce też moim zdaniem nie jest za łatwo z nią, także zasługuje na jest trudno. Mamy Sansika. Wydaje mi się, że wiadomo, że Sansik otrzyma numer 1, bo tak. Jest on najtrudniejszy dla nowego gracza, tak? Jeżeli wy, tak jak ja, już teraz jesteście po kilku walkach z nim, to wiadomo, to jest prościutkie. Więc tutaj numer 1, bo tak, jak najbardziej zasłużone. Poza tym jest kozakiem, lubi ketchup, nosi kapcie. No, czemu by mu nie dać tutaj numer 1? Papyrus, jego brat, nie jest trudny. Dodatkowo jeszcze chce iść na randkę, także no co mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że takie jest ok, ale no szału nie ma. I zostaje nam Omega Flowey, czyli Photoshop Flowey. Generalnie przeciwnik Flowey, który... Niby jest trudny, wiecie? Z założenia on jest trudny, ale on cały czas zapisuje i wczytuje i generalnie nie wiem, czy da się w ogóle przegrać tą walkę, bo pierwszy raz, jak do niego podchodziłem, no to od razu wygrałem, jakby... Ja bym mu tutaj dał albo jest okej, co nie? Piszcie, proszę bardzo, jestem otwarty na komentarze, możecie powiedzieć Meres, ale ty głupi, powinieneś dać ją tutaj. No ja się nie obrażę, proszę pisać
Dziena, pamiętajcie też o tej łapce w górę. No jeżeli będzie ich dużo, to mówię, zrobię jakąś kolejną, może taką śmieszniejszą tier listę, bo tutaj było troszeczkę poważniejsze.